Posłuchajcie uważnie. Jan Paweł II napisał w tym liście tak. Każdy człowiek spotyka na swojej drodze cierpienie. Uczeń nie jest większy od swego mistrza, tak jak on ma przyjmować krzyż. Chrześcijanin, teraz uważajcie. Chrześcijanin nie ma obowiązku szukania cierpienia. On ma z nim walczyć. Ze swoim własnym cierpieniem i z cierpieniem innych. Wie bowiem, że jest ono złem i następstwem grzechu człowieka od samego początku. Kiedy jednak okazuje się nieuniknione, wtedy znosi je w wierze, odpowiadając na wezwanie Pana, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Mocne? I z tego, co powiedział Jan Paweł II, wynikają dwa wnioski. Co mamy robić z naszym cierpieniem i z cierpieniem innych? Walczyć z nim. I po drugie, jeśli to nieuniknione, to znaczy, kiedy walczysz i nie widać zwycięstwa, i walczysz, i walczysz, i walczysz, wtedy musimy znieść to w wierze. Kiedy nie widać odpowiedzi, módl się dalej z wiarą, ale w trakcie znoś to w wierze, w tym przekonaniu, że Bóg jest dobry, że Bóg cię kocha. Amen? I to jest ta kolejność, o której mówi święty Paweł, też w drugim liście do Koryntian, przeczytam wam fragment, 12 rozdział, od 7 do 9 wersetu. To jest fragment, który wielu biblistom sprawia, no, zadaje pytania, na które ciężko znaleźć odpowiedź. Święty Paweł mówi do Koryntian, czyli do wspólnoty, do gminy chrześcijańskiej, w której w ogóle działo się wiele znaków, cudów. Charyzmaty były tam jak mało gdzie rozwinięte. Niemoralność też przy okazji. I mówi święty Paweł tak, aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. To jest bardzo ważna biblijna wskazówka, która płynie z ust świętego Pawła. Święty Paweł napotyka w swojej pracy ewangelizacyjnej, w swojej misji, napotyka na jakieś cierpienie, które ciężko stwierdzić, co to jest. Tak jak powiedziałem, bibliści się zastanawiają cały czas, czy ten oścień to była choroba fizyczna, czy ten oścień to były jakieś duchowe walki, które przechodził, czy to była jakaś pokusa, z którą sobie nie radził. Ciężko stwierdzić. I teraz, cokolwiek by to nie było, święty Paweł nazywa to po imieniu. Mówi, to jest jakiś wysłannik szatana. To jest złe. I trzeba umieć nazwać zło złem. On nazywa to złem. I co robi dalej? Trzykrotnie prosi Pana, by zabrał to od niego. I to jest dla nas pierwsza wskazówka. Co zrobić, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi ból, choroba, kiedy przychodzą te rzeczy, które można tu włożyć, że są złe, bo cierpienie to nie jest jedynie ból fizyczny, też. To są rzeczy duchowe, to jest depresja, to są lęki, to jest przekleństwo. To wszystko jest ten worek zła, cierpienia. Kiedy przechodzisz przez to, święty Paweł mówi, trzykrotnie prosiłem Pana, zabierz to ode mnie. Nie raz, nie dwa, trzy razy prosił. Walczył z wysłannikiem szatana. I kiedy modlił się, Bóg mu powiedział, wystarczy ci mojej łaski, Pawle. I wtedy Paweł wiedział, że Pan da mu siłę, by przez to przejść. I to jest dla nas naprawdę cenna wskazówka, że naszym zadaniem jest walczyć ze złem, walczyć z cierpieniem. Jest to błędna interpretacja listu Jana Pawła II oraz nauczania świętego Pawła, którzy byli wielkimi orędownikami brania krzyża i zapierania się samego siebie. Cierpienie, owszem, jest złe jako skutek grzechu pierworodnego, ale może być przez nas dobrze wykorzystane i korzystne z powodu mocy krzyża Pana Jezusa, gdy przyjmujemy cierpienie na Jego obraz i podobieństwo. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i w ten sam sposób mamy żyć, aby skutecznie nabywać świętości. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Jest to pewien paradoks, że cierpienie jest złem, ale może być dla nas korzystne i zbawienne. Pan Bóg dopuszcza je dla naszego dobra z powodu ogromnej pychy, jaka jest w nas,
Natura ludzka uległa zepsuciu po skażeniu grzechem pierworodnym. Cierpienie jest krzyżem, który ma z nas wyrwać pychę, przez którą upadliśmy i zostaliśmy wygnani z raju. Cierpienie w formie krzyża jest drabiną do nieba. Jest to zamysł Boga, przejawiający się w Jego ogromnym miłosierdziu. Ze złego wyboru pierwszych rodziców, Adama i Ewy, który ściągnął cierpienia na człowieka, Stwórca wydobywa ogromne dobro, jako najlepszy środek dla naszego uświęcenia. Jest nim pokorne przyjęcie cierpienia na wzór Pana Jezusa, zanoszącego swoją ofiarę na Golgotę. To człowiek ściągnął na siebie przekleństwa, chcąc stać się Bogiem i Mu dorównać. Natomiast Jego miłosierdzie jest tak wielkie, że dla tych, którzy potrafią je przyjąć na drodze katolickiej, wzorem świętych, oprócz obdarowania pokojem, słodyczą podczas noszenia krzyża, człowiek otrzymuje jeszcze wiele innych łask duchowych prowadzących do świętości, a czasami nawet większe dobra materialne. Teraz dowiemy się, na przykładzie nauczania świętego biskupa Alfonsa Liguori, jak bardzo dla świętych Kościoła ważne jest cierpienie i że nie można z nim walczyć w ten sposób, jak mówi nam Marcin Zieliński. Cierpliwość niech ma doskonały uczynek, pisze święty Jakub. To znaczy, że nic milszego nie jest Bogu nad duszę, która w cierpliwości i pokoju znosi wszystkie krzyże, które Bóg jej zsyła. Pan Jezus wyrzekł raz do świętej Teresy: czy myślisz, córko moja, że zasługa polega na pociechach? Bynajmniej, lecz polega na cierpieniu i miłowaniu. Wierz mi, córko, że im więcej mój Ojciec kogo miłuje, tym więcej też zsyła krzyżów na Niego i że cierpienie zawsze jest odpowiednim do stopnia miłości. Przypatrz się ranom moim, nigdy im nie dorównają Twoje cierpienia. Kto by sądził, że mój Ojciec przypuści kogo do swej przyjaźni bez cierpienia, myliłby się wielce. A święta Teresa przydaje na naszą pociechę. Bóg nie zsyła nigdy cierpienia, żeby go niezwłocznie nie nagrodził jaką łaską. Święty Józef Kalasanty mawiał: żaden trud nie jest za wielki tam, gdzie chodzi o niebo. O ileż ochotniej powinniśmy obejmować nasze krzyże, skoro wiemy, że za cierpienia krótkiego życia naszego uzyskamy wiekuistą szczęśliwość. Święty Agapit, młodzieniaszek ledwo z lat dziecięcych wyrastający, kiedy tyran groził mu, że każe włożyć mu na głowę szyszak w ogniu rozpalony, odpowiedział: i czyż mógłbym dostąpić większego szczęścia, jak tu stracić głowę, by ją w niebie ozdobiła korona chwały? A święty Franciszek zwykł mówić: tak wielkim jest dobro, którego dostąpić ufam, że wszelki trud miłym mi się staje. Kto jednak pragnie korony chwały niebieskiej, winien walczyć i cierpieć. Jeśli cierpimy, spół też królować będziemy. O jakże miłym jest Bogu, kto w pokorze i cierpliwości obejmuje krzyże, jakie Pan mu zsyła. Razu pewnego zapytała się święta Gertruda Pana Jezusa, jaka ofiara byłaby mu najmilszą. Córko moja, odpowiedział, nic milszego dla mnie zrobić nie możesz, jak kiedy cierpliwie znosisz wszystkie przykrości, które cię spotykają. Ale niestety, jakże mało znają ludzie wartość cierpień zniesionych dla Boga. Błogosławiona Aniela Sfulinio mówiła, że gdyby to mogli ludzie poznać, cierpienia stałyby się przedmiotem powszechnego rozboju. To znaczy, że wszyscy by się o to starali, by drugich ubiec i wydrzeć im sposobność do cierpienia. Tak rozumiała wartość cierpienia święta Maria Magdalena Pazzi i dlatego pragnęła raczej dłużej żyć na tej ziemi, aniżeli umrzeć i iść do nieba, bo jak mówiła, w niebie już cierpieć nie można. Dusza rozmiłowana w Bogu jedynego tylko pragnie, to jest zjednoczenia się całkowitego z Bogiem. Ale czegóż potrzeba, aby dojść do tego doskonałego zjednoczenia? Posłuchajmy, co w tym względzie mówi święta Katarzyna Genueńska. Aby dojść do zjednoczenia z Bogiem, potrzebne nam są przeciwności, bo one właśnie są środkiem w zamiarach Bożych, aby w nas wyniszczyć wszystkie złe poruszenia, zewnętrzne i wewnętrzne. Tak więc wszystkie obelgi, zniewagi, choroby, opuszczenia od rodziny i przyjaciół, upokorzenia, pokusy i wszelkie inne przeciwności są nam w najwyższym stopniu potrzebne, abyśmy mieli sposobność do walczenia i do zwyciężania wszystkich naszych złych skłonności, tak abyśmy je w końcu za pomocą zwycięstw doszczętnie wytępili i już więcej ich nie odczuwali. A jak katolik powinien przyjmować cierpienia? Święta Teresa: kto ochotnie obejmuje krzyże, które mu Bóg zsyła, ten ich nie czuje. Święty Franciszek Salezy, będąc przez pewien czas wielkimi utrapieniami nawiedzony, tak się wyrażał:
Od pewnego czasu niezliczone przeciwności, które mnie spotykają i bolesne zawody, których doznaję, przynoszą mi pokój i słodycz, jakich z niczym porównać nie mogę i są mi zapowiedzią bliskiego utwierdzenia mej duszy w Bogu moim. A jaką radę daje Pan Jezus tym, co chcą iść za Nim? Aby wzięli swój krzyż i nieśli go cierpliwie. Lecz należy przyjąć go i dźwigać nie z przymusu i ze wstrętem, ale z pokorą, cierpliwością i miłością. Marcin Zieliński z powodu braku wytłumaczenia słuchaczom katolickiej drogi noszenia krzyża sprawia, że ludzie walczą z cierpieniem nie poprzez pokorne jego przyjęcie, które powoduje owe słodkości i inne łaski podczas jego noszenia, a walczą z nim, rozumiejąc słowa ewangelizatora jako zachętę do odrzucenia krzyża, a z nim do odrzucenia wszystkich łask i darów z niego wynikających, ponieważ krzyż jest alfą i omegą Bożej obfitości, zwłaszcza tej nadprzyrodzonej. Należy pamiętać, że pokorne przyjęcie krzyża, modlitwa i zaufanie nie wykluczają możliwości rozwiązywania własnych problemów na swój ziemski sposób, poprzez na przykład przyjmowanie lekarstw, uczęszczanie na rehabilitację lub inne aktywne działania na rzecz poprawy swojej sytuacji. Możemy korzystać z różnych form pokonywania problemów, oczywiście o ile nie łamiemy przy tym Bożych przykazań. Zatem jakimi darami posługuje się ów charyzmatyk, jeśli odrzuca niebiańskie źródło ich pochodzenia? Zaprezentowany model przyjęcia krzyża przez Marcina Zielińskiego będzie prowadził katolików do bólu i braku owocu życia duchowego. W niektórych przypadkach znienawidzą krzyż i będą się buntowali, a to jest otwarcie drogi do wiecznego potępienia, które przez to będzie im grozić. Marcin Zieliński pozbawia ich również najlepszego środka do zbawienia, siebie i innych, oraz najkrótszej drogi do świętości. Cierpieć trzeba i każdy cierpieć musi. Czy sprawiedliwy, czy grzesznik, każdy swój krzyż dźwigać musi. Kto go dźwiga z cierpliwością, ten się zbawia. Kto z niecierpliwością, ten się potępia. Mawiał święty Filip Nereusz, że na tym świecie nie ma czyśćca, lecz albo niebo, albo piekło. Kto swoje utrapienia znosi z cierpliwością, zażywa pociech niebieskich. Kto się w nich niecierpliwi, ponosi męki piekielne. Forma nauczania ewangelizatora to głoszenie nie w pełni prawdy objawionej, czyli całego Pisma Świętego i tradycji, a jedynie opieranie się na krótkim cytacie i tłumaczenie go wiernym w kontekście wyznawanej przez siebie Ewangelii sukcesu. Taką drogę funduje lider skierniewickiej wspólnoty Głos Pana, wiernym Kościoła katolickiego. Święty biskup Liguori wraz z innymi znakomitymi świętymi Kościoła rzymskokatolickiego precyzyjnie uwypuklili herezję Marcina Zielińskiego. Należy dodać na sam koniec, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A to znaczy, że jeśli chcesz wiernie iść za Bogiem na drodze świętości, to dopuszcza On tylko to, co jest dla ciebie dobre, czyli problemy i inne cierpienia również. Przyjmując problemy z pokorą i ufnością, widzisz, jak On rozwiązuje je dla ciebie w korzystny sposób. Zesłany krzyż staje się źródłem i początkiem rozwiązania twoich problemów. Wystarczy go przyjąć, zaufać, iść w codzienność za Bogiem drogą sakramentów i różańca, a doświadczysz prawdziwych cudów w swoim życiu. Bóg rozwiąże twoje problemy na Jego własny sposób, bo Jego myśli nie są naszymi myślami, a nasze drogi nie są Jego drogami. Ten katolicki model, który ukształtował wielu świętych, rozwinie bardzo twoją wiarę. Osiągniesz niebiański pokój, miłość oraz będziesz nabywał świętości w krótkim czasie. Nigdy nie walcz z cierpieniem, jeśli chcesz żyć w pełni obfitości prawdziwych Bożych darów.